Dzisiaj krótka prezentacja najnowszego rejestratora jazdy marki Blackview, modelu DR900S. Jest to pierwszy rejestrator jazdy, z jakim miałem do czynienia, prawdopodobnie pierwszy na świecie, na pewno na rynku polskim, który oferuje nagrywanie w natywnej rozdzielczości 4K, a więc czterokrotnie wyższa rozdzielczość niż dotychczas najpopularniejszy format Full HD. DR900S jest w prostej linii praktycznie następcą czy kolejną iteracją po modelu DR750S. DR750S widzicie niżej, DR900S wyżej i nie trudno zauważyć, że kamery są te niemalże identyczne i faktycznie takie są. Nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o dopasowanie akcesoriów, mocowań, okablowania, zasilania itd. Ci, którzy planują przesiadkę z 750 na 900, bez żadnego problemu po prostu przełożą z istniejących uchwytów i kabli starą kamerę, włożą nową. Zarówno 750, jak i 900 też występują w wersji jedno- bądź dwukanałowej. Przy czym ważna uwaga, jeżeli kupujemy jednokanałową, niestety nie można osobno dokupić kamery tylnej i dołączyć do jednokanałowej, więc albo kupujemy jednokanałową od razu, albo dwukanałową. Tutaj nie ma niestety takiej opcji. Co do funkcjonalności, też jest dużo funkcjonalności wspólnych. Obydwa są wyposażone w ten sam chipset, jakby ich sercem jest ten sam chipset Hi3559 marki HiSilicon. Tylne kamery w wariant tak dwukanałowych też są te same. Z tyłu jest nagrywanie w rozdzielczości Full HD. Jest tam sensor Starbiz, więc ten, który się wyróżnia szczególnie w nocy. Jedna i druga kamera jest zasilana superkondensatorem. Lepsze rozwiązanie niż bateria, a to jest jakby standard w rejestratorach Blackview. Tryb parkingowy z buforowaniem, jeden z najlepszych trybów parkingowych, z jakimi miałem do czynienia. Oczywiście automatyczny tryb parkingowy, no i to buforowanie dotyczy detekcji ruchu, czyli kamera podczas postoju wykrywa ruch, nagrywa tylko wtedy, kiedy coś się dzieje w polu jej widzenia, zarówno z przedniej, jak i z tylnej kamery. No i co ważne, właśnie jest to buforowanie, więc zapis na karcie pamięci następuje już parę sekund przed faktycznym wyzwoleniem nagrywania. Obydwie kamery obsługują karty pamięci do 128 GB. No i obydwie oczywiście są kompatybilne z usługą Blackview Over the Cloud, a więc innowacyjną usługą firmy Blackview, która umożliwia dostęp, zdalny dostęp przez internet do kamery, podglądanie obrazu na żywo przez internet, otrzymywanie powiadomień. Na temat usługi Blackview The Cloud już nagrałem osobną prezentację jakiś czas temu, tak więc odsyłam Was tutaj, załączę taką dodatkową kartę, w której po kliknięciu której będziecie mogli obejrzeć to właśnie nagranie, tę prezentację. Natomiast co nowego znajdziemy w modelu DR900S? I tutaj oczywiście to, o czym wspomniałem na początku, nagrywanie w rozdzielczości 4K Ultra HD. Blackview szczyci się tym, że jest to absolutnie rewolucyjne, w rejestratorach jazdy na pewno, wiadomo, no nie jest 4K, nie jest niczym nowym, natomiast w rejestratorach jazdy jest to na pewno nowość. Tutaj za nagrywanie obrazu w tej rozdzielczości odpowiada zupełnie nowa, inna niż do tej pory matryca, jest to, tutaj się posiłkuje, matryca OmniVision OS08A10, niewiele mówiący symbol, natomiast kluczową informacją jest to, że matryca ma rozdzielczość aż 8 megapikseli, w związku z czym jest w stanie natywnie piksel co do piksela nagrywać w tej rozdzielczości 4K. I teraz kilka moich odczuć na temat właśnie tej rozdzielczości, ponieważ przyznam szczerze, że kiedy kamera DR900S jeszcze była jakby w fazie przygotowań i było już o niej trochę głośno, byłem troszkę sceptycznie nastawiony do tego, jak to 4K w rzeczywistości wypadnie. Jak w rzeczywistości wypadło, moim zdaniem, absolutnie rewelacyjnie, szczególnie podczas jazdy czy podczas nagrywania dziennego. W sytuacjach, kiedy jedziemy w dzień, czy to jest słońce, tak jak teraz, czy chmury, zdecydowanie więcej widać szczegółów, zdecydowanie bardziej jest nasycony szczegółami ten obraz, więcej możemy złapać z daleka, czyli jeżeli mamy samochód, który jedzie przed naszym autem w odległości powiedzmy kilkudziesięciu metrów, jesteśmy w stanie wychwycić pewne detale typu tablice rejestracyjne niż w przypadku nagrywania tego samego obrazu kamerą z rozdzielczością Full HD. Przygotowałem już odpowiednie porównania z 750, 1:1, takie porównania już są dostępne, też oczywiście je tutaj w karcie dla Was podlinkuję i sami zobaczycie, jak ta rozdzielczość się porównuje, jak to wychwytywanie detali się porównuje. Natomiast troszeczkę tutaj w porównaniu do 750, jeśli chodzi o ten obraz dzienny, kolorystyka jest troszeczkę bardziej taka, bym powiedział, wypłowiała, niezbyt nasycona kolorami. Tutaj starsza kamera trochę lepiej pod tym względem wypada, mimo już niższej rozdzielczości, ale to też kwestia gustu, wiadomo, kolor, o kolorach się nie dyskutuje, tak jak o guście.
Jeśli chodzi o nagrywanie nocne, no cóż, pod tym względem 750, poprzedni model Blackview, podniósł poprzeczkę bardzo wysoko ze względu na to, że i z przodu, i z tyłu mieliśmy do dyspozycji sensor Sony Starvis, który szczególnie swoje pazurki pokazuje podczas nagrywania nocnego. I tutaj rzeczywiście tych detali podczas nagrywania nocnego, mimo rozdzielczości 4K, nie ma aż tak dużo. Zdecydowanie bardziej czuła matryca wychwytuje właśnie w 750. Sony Starvis jednak dysponuje dużo większą czułością matrycy. Jeszcze tylko dodam, że Starvis, mimo iż ogólnie jest bardziej czuły i lepiej, więcej wychwyta detali podczas nagrywania nocnego, to też ma tendencję do troszeczkę prześwietlania tego obrazu, w związku z czym też te detale troszeczkę się gubią. Tutaj tak powiedzmy na dwoje babka wróżyła. Nagrywanie dzienne, szczególnie podczas jazdy w dobrych warunkach oświetleniowych, w słońcu, absolutnie rewelacyjne i powiem szczerze, że pod wielkim wrażeniem byłem nagrywania w 4K przez właśnie 900. W przypadku nagrywania nocnego, no tutaj warto sobie obejrzeć jednak porównania, także te, które ja przygotowałem, i zobaczyć, a samemu osądzić, który z obrazów jest lepszy. Kolejną istotną nowością w 900, szczególnie w związku z nagrywaniem 4K, kiedy te pliki wynikowe po nagrywaniu są dość duże, jest też zastosowanie nowego rodzaju kompresji H265. Tutaj klucz jakby do zrozumienia tej funkcji polega na tym, że nie mamy do czynienia z lepszą jakością obrazu, tylko po prostu z mniejszymi plikami wynikowymi. Inaczej mówiąc, możemy uzyskać porównywalną jakość obrazu przy znacznie mniejszej objętości plików wynikowych. Kolejną istotną nowością w DDR900S jest zastosowanie dwuzakresowego modułu Wi-Fi. Jest to moduł, który pracuje w 2,4 bądź 5 GHz. Szczególnie to drugie pasmo, 5 GHz, jest rzadziej wykorzystywane, jest mniej obciążone, a dzięki czemu komunikacja z kamerą jest bardziej, że tak powiem, wydajna i ściąganie plików z kamery do pamięci smartfonu przebiega troszeczkę sprawniej. Ale to też działa w drugą stronę, bo kamera potrafi się połączyć z hotspotami z jednego i drugiego zakresu, żeby się połączyć z usługą cloud, więc to też jest jakby tutaj plusem. Więc dwuzakresowe Wi-Fi. No i jeszcze jedna nowość, tutaj może pokażę, chociaż może tej różnicy nie będzie od razu widać. W każdym razie DR900, która jest wyżej, ma nieco inny obiektyw, przez co ma nieco szerszy kąt widzenia niż 750. Ja kamerę DR900S miałem okazję używać już około 2-3 tygodni przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży zarówno wideorejestratory 24 w sklepie, jak i ogólnie na całym świecie. Więc używam ją w momencie nagrywania tego materiału już mniej więcej od 1,5 miesiąca i poza tymi suchymi liczbami, cyframi i danymi technicznymi już mam trochę więcej spostrzeżeń. I są pewne choroby wieku dziecięcego, o których też chciałbym wspomnieć. Może nie tyle choroby wieku dziecięcego, ale jedną z takich właśnie rzeczy, którą zauważyłem, a nie jest do końca fajna, jest to, że DR900S ma niższą tolerancję temperaturową i to faktycznie nawet producent podaje w specyfikacji, że poziom odcięcia zasilania w DR900S jest niższy niż w 750. I akurat mieliśmy, czy właściwie nadal mamy dość wysokie temperatury tutaj w Polsce, a szczególnie w Zielonej Górze, i obydwie kamery mam aktualnie zamontowane w samochodzie i zauważyłem, że podczas postoju na pełnym słońcu w upale rzędu 25-30 stopni, więc można sobie wyobrazić, że wewnątrz pojazdu temperatura panuje na poziomie 60-70, może nawet więcej stopni. Kiedy obydwie kamery pracują jednocześnie w trybie parkingowym, 900 wyłącza się, najpierw wysyła powiadomienie przez cloud o zbyt wysokiej temperaturze, a po chwili się wyłącza dużo szybciej niż 750. Właściwie to 750 ani razu z powodu wysokiej temperatury na pełnym słońcu się nie wyłączyła, podczas gdy 900 wystarczył postój na pełnym słońcu wewnątrz samochodu przez około 2-3 góra godziny, kiedy zaczęła się przegrzewać. Problem polega na tym, że kamera się wyłącza, potrzebuje troszkę czasu, żeby ochłonąć, troszkę się ochłodzić, później znowu wznawia pracę. Niestety ten czas, kiedy jest wyłączona, no jest niestety bez monitoringu. Można to tłumaczyć tym, że parametry matrycy, która jest w środku, i nagrywania 4K być może grają tutaj istotną rolę. Aczkolwiek zauważyłem, że jeżeli zmienię rozdzielczość nagrywania na Full HD, to niestety nie zmienia to sytuacji i też kamera mimo wszystko się dość szybko nagrzewa na pełnym słońcu.
Jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłem, to ten dwuzakresowy moduł Wi-Fi. I tutaj zaznaczam, że prawdopodobnie ma to związek z firmwarem. Przyszła aktualizacja oprogramowania, prawdopodobnie to rozwiążą. Natomiast na ten moment, jeżeli kamera nie jest połączona z cloudem, możliwość połączenia ze smartfonu do kamery bezpośrednio, nie poprzez clouda, niestety jest troszeczkę ograniczona i nie wszystkie telefony z Androidem widzą poprawnie sieć Wi-Fi rozgłaszaną przez kamerę, natomiast iPhone, przynajmniej ten iPhone 6, bez problemu się łączy. Problem ustępuje w momencie, kiedy skonfigurujemy dostęp do clouda i kamera nawiąże połączenie z punktem dostępowym, z hotspotem, wówczas też i telefon magicznie odzyskuje widoczność Wi-Fi w kamerze i potrafi się z nią połączyć, ponieważ podobny problem miałem kiedyś z inną kamerą. Podejrzewam, że zostanie to rozwiązane poprzez aktualizację oprogramowania w przyszłości. No i jeszcze jedna rzecz, no ale to w sumie dotyczy Blackview całościowo, a nie tylko modelu DR900S. Na ten moment niestety nie ma wsparcia języka polskiego dla tej kamery, więc wszystkie komunikaty głosowe, które kamera emituje, a także aplikacja na telefony czy na komputer występuje tylko w języku angielskim bądź szeregu innych języków, ale niestety nie polskim. No tutaj też wyszedłem temu naprzeciw, przygotowałem taką prezentację i przegląd funkcji w aplikacjach Blackview w oddzielnych filmach. Ponownie zapraszam Was tutaj do karty. No cóż, co mogę powiedzieć podsumowując tę prezentację? DR900S jest to zdecydowanie kamera segmentu premium. Jest to najdroższy rejestrator jazdy, jaki aktualnie mamy w ofercie, jaki do tej pory w ogóle kiedykolwiek mieliśmy w ofercie. Cena tego zestawu jedno bądź dwukanałowego oscyluje wokół 2000 zł, więc nie jest to zdecydowanie zakup na każdą kieszeń. Z drugiej jednak strony, ja osobiście rejestrator Blackview używam od około 2 lat. Najpierw to był model 650, potem 750, teraz zacząłem używać 900 i przyznam szczerze, że zarówno w kontekście używania tego prywatnie, ale też pod kątem sprzedaży i obsługi ewentualnych zwrotów, reklamacji, rejestratory marki Blackview, wszystkie praktycznie, nie tylko te topowe 750, 900 i tak dalej, stanowią absolutny top, jeśli chodzi o niezawodność i brak właściwie jakichkolwiek problemów. Jeśli chodzi o sam model DR900S, no cóż, tak jak powiedziałem, 4K początkowo byłem trochę sceptycznie nastawiony, jednak w rzeczywistości ilość detali, szczegółów jest absolutnie imponująca i wydaje mi się, że to jest naprawdę świetny, świetny produkt. I jeżeli szukacie dobrej kamery, niezawodnej, rejestrującej mnóstwo detali, no to i macie te 2000 zł plus minus, no to DR900S jest zdecydowanie dla Was. No cóż, dziękuję serdecznie za obejrzenie tej krótkiej prezentacji. W razie dodatkowych pytań, wątpliwości, oczywiście zapraszam do korzystania z funkcji komentarzy pod tym filmem. A tymczasem już dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam do następnego razu. Cześć!